Elektromechanik pojazdów samochodowych. Czym się zajmuje elektromechanik pojazdów samochodowych? Elektromechanik pojazdów samochodowych przeprowadza obsługę i konserwację mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. Diagnozuje stan techniczny mechatronicznych systemów samochodowych, posługując się specjalistycznymi narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową. Wykonuje naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. W swojej pracy posługuje się dokumentacją techniczną mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. W związku z rozwojem nowych technologii w pojazdach samochodowych rośnie zapotrzebowanie na elektromechaników pojazdów samochodowych. Szczególnie tych posiadających wiedzę o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w pojazdach samochodowych. Dynamicznie rozwija się rynek pojazdów posiadających hybrydowe i elektryczne źródła napędu, których obsługa wymaga od elektromechaników pojazdów samochodowych posiadania dodatkowych uprawnień. Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Zgłaszają przede wszystkim autoryzowane i niezależne serwisy samochodowe. Na rynku pracy, wśród absolwentów szkół kształcących w tym zawodzie, cały czas są poszukiwani specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje i motywacje do ciągłego rozwoju zawodowego. W Polsce w 2023 roku odnotowano ponad 200 tysięcy firm wykonujących usługi w zakresie konserwacji. I naprawy pojazdów. Obecnie w naszym kraju jest zarejestrowanych ponad 30 milionów pojazdów, z czego znaczna większość to samochody kilkunastoletnie, czyli wymagające licznych napraw. Stale rośnie zapotrzebowanie na usługi mechaników samochodowych, a zwłaszcza elektromechaników. Jak zdobyć zawód elektromechanik pojazdów samochodowych? Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe mogą nabywać kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji MOD.02 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. Również uczniowie liceum ogólnokształcącego równolegle do nauki w liceum mogą uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji MOD.02 – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych i zdać egzamin zawodowy z tej kwalifikacji. Przed rozpoczęciem kształcenia lekarz medycyny pracy Musi dokonać oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki oraz wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. W trakcie trwania nauki słuchacze przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych, takich jak przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Zdobywają też wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy. Nauka jest ważna, ale równie ważna jest praktyka. Umiejętności praktyczne słuchacze mogą zdobyć w warsztatach szkolnych, autoryzowanych i niezależnych serwisach samochodowych, specjalistycznych warsztatach elektromechaniki pojazdowej oraz zakładach regenerujących samochodowe podzespoły elektryczne i elektroniczne. W przypadku młodocianego pracownika umiejętności praktyczne zdobywa on w zakładach pracy. W których zajęcia realizowane są na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego absolwenci kursu przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji mod.02: obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, który składa się z dwóch części: pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej mod.02. Warunkiem uzyskania dyplomu zawodowego jest zdanie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiadanie właściwego dla danego zawodu poziomu wykształcenia. Kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Można także uzyskać w trybie tzw. eksternistycznych egzaminów zawodowych, do których mogą przystąpić osoby dorosłe, które co najmniej dwa lata kształciły się lub co najmniej dwa lata pracowały w zawodzie. Osoby te, jeśli posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe, mogą zostać elektromechanikami pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminu eksternistycznego zawodowego z kwalifikacji mod.02 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. Osoba wykonująca zawód elektromechanik pojazdów samochodowych powinna być sprawna fizycznie i manualnie, mieć zdolności techniczne i dobrą pamięć. Powinna też łączyć umiejętność logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Miejsca pracy Elektromechanika Pojazdów Samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w autoryzowanych i niezależnych serwisach samochodowych, specjalistycznych warsztatach elektromechaniki pojazdowej, zakładach prowadzących regenerację podzespołów samochodowych firmach usługowych oraz przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących mechatroniczne systemy pojazdów samochodowych. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą elektromechanik samochodowy, elektryk samochodowy, elektromonter samochodowy i elektronik samochodowy. Narzędzia wykorzystywane w pracy elektromechanika pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych wykorzystuje w swojej pracy różnorodne narzędzia i urządzenia, takie jak m.in. wiertarka stołowa, szlifierka, ostrzałka, dźwigniowe nożyce ręczne do cięcia blachy, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej z krawaniem czy kompresor powietrza. Musi także obsługiwać aparaturę kontrolno-pomiarową, w tym m.in. Urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, urządzenia do pomiaru emisji spalin oraz przyrządy pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych. Do artykułów ochronnych niezbędnych na tym stanowisku pracy należą rękawice ochronne służące do pracy pod napięciem do 1 kV oraz spodnie i bluza robocze. Elektromechanik pojazdów samochodowych może poszerzać swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmę, producentów oraz organizacje branżowe. Może także uzupełniać kwalifikacje cząstkowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych o charakterze pokrewnym do posiadanych kwalifikacji lub uzupełniać kwalifikacje rynkowe. Ponadto istnieje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole drugiego stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacji mod.06, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych celem uzyskania dyplomu w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Walorem tej pracy jest rosnące zapotrzebowanie rynku na zawód elektromechanika pojazdów samochodowych. Oraz możliwość osiągania wysokich zarobków. Istotne są również takie zalety, jak możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego poprzez poznawanie nowych technologii, narzędzi, urządzeń pomiarowych oraz możliwość wykonywania pracy w zakresie różnych rozwiązań mechatronicznych, systemów pojazdów, samochodowych. W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych doskonale odnajdą się pasjonaci mechaniki samochodowej z uzdolnieniami technicznymi. Jest to zawód, którego przedstawiciele nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, a dobrzy fachowcy mogą liczyć na wysokie zarobki. Ten zawód może się okazać dobrą inwestycją we własną przyszłość.